Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze być razem z wami pośród ludu Bożego w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Brat się odrobinę pomylił, jeśli chodzi o to, że kiedy ono mnie nie powie, to ja o sobie powiem, bo ja zazwyczaj o sobie jakby nie mówię, a jakoś tak szkoda mi czasu, bo Biblia mówi, tyle można było pisać o Panu Jezusie, że księgi świata nie zmieściłyby tego, a ja mam co, 3-4 godziny maksymalnie, nie? Dzisiaj, więc... Więc trudno, żebym mówił zbyt wiele o sobie. A więc, ale tylko tyle, no, ja mam na imię Kamil, jestem z moją żoną Anną, synkiem Nehemiaszkiem i drugi synek oczekiwany jest w sierpniu. Imienia jeszcze nie mamy, to znaczy ja już mam pomysł, jeden jest Nehemiaszek, czyli odbudowuje mury, drugi ma być Ezechiel, czyli prorokuje do martwych kości, ale żona ma wątpliwości co do imienia, więc jeszcze trwają pertraktacje. Natomiast powinno się udać. Drodzy, jestem pastorem w zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Lesznie, a dzisiaj jest to wielki przywilej i przyjemność być razem z wami i usługiwać Słowem Bożym. Tobie, Ojcze, dziękujemy za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoją dobro. Dziękujemy, że jesteś obecny pośród nas w Twoim Duchu Świętym. Panie, dziękujemy za Twoje Słowo, które przynosi nam życie i prosimy, aby ono ożywiało dzisiaj nasze serca. Dziękujemy za każdą osobę na tym miejscu. Tobie, jedyny prawdziwy Boże, oddajemy chwałę i cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Amen. Czuję się, jakbym głosił pierwsze kazanie w życiu, a to dlatego, że już chyba odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy tutaj kilka miesięcy, właściwie już 9-10, głosiłem tylko w anglojęzycznych zborach, więc od kilku miesięcy, od 9-10 to moje pierwsze kazanie w języku polskim. Więc tak jakoś się dziwnie czuję. O dziwo, ciekawe to jest. Ale to nie powinno nam przeszkodzić. Miałem kilka na sercu tematów, jednakże wczoraj mogliśmy uczestniczyć razem z żoną, z moją rodziną w takim wydarzeniu, w ślubie naszych przyjaciół, indyjskim ślubie niedaleko stąd, w New Jersey. I kiedy uczestniczyłem w tym ślubie, ten temat zrodził się w moim sercu, abyśmy dzisiaj rozważyli zagadnienie powrotu Pana Jezusa Chrystusa i o tym będziemy chcieli mówić. Jesteśmy zgromadzeni w Domu Bożym. Słowo Boże uczy nas, że to jest Dom Boży. I cieszę się, kiedy słyszałem brata, gdy mówił o tym, aby nasze uwielbienie było tutaj z pełnym zaangażowaniem, oddaniem i kilkakrotnie wspominał o tym, że Pan Bóg jest tu obecny pośród nas. My wiemy, że Pan Bóg jest wszędzie obecny. Rozmawiałem o tym też z bratem. Mówiliśmy, że czasami ludzie mają, szczególnie być może w kręgach, w krajach katolickich, tradycyjnych, mają takie pojęcie, że Bóg jest w świątyni, a więc kiedy tam znajdujemy się w miejscu takim szczególnym, to zachowujemy się poprawnie, wychodząc na zewnątrz, żyjemy jak chcemy. I mówiliśmy o tym, że jest to niewłaściwe. Z drugiej strony, robiąc taki wstęp do mojego zwiastowania, chciałbym zauważyć, że jest coś szczególnego dzisiaj w tym miejscu. Niekoniecznie w samym tym budynku, chociaż ten budynek ma pewien adres i jest jakiś cel jego funkcjonowania. Jest coś szczególnego w tym miejscu i uczy nas o tym Słowo Boże, Pismo Święte uczy nas, że kiedy lud pański zgromadza się w imieniu Jezusa w danym szczególnym miejscu, to jego obecność jest szczególna. Zwykła logika wskazuje na to, że jeżeli Pan Bóg jest z nami wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, kiedy dzisiaj jesteś tutaj, kiedy będziesz w domu, kiedy jesteś w samochodzie, Duch Święty jest w tobie, jest obok ciebie, Bóg jest z tobą. Ale logika wskazuje, że jeżeli Pan Jezus powiedział, gdzie dwaj lub trzej, tam jestem pośród nich, to oznacza, że jest coś szczególnego, gdy lud Boży się zgromadza na jednym miejscu. Jest szczególna Boża obecność. Jest szczególna Boża obecność. To jest ta obecność, o której czytamy już w Starym Testamencie, kiedy Jakub zasnął, pamiętamy, drabina z nieba, aniołowie wchodzący, schodzący, on nazwał to miejsce Betel. I kiedy lud Boży gromadzi się w jednym miejscu, Bóg jest obecny w szczególny sposób. W szczególny sposób, aby dotykać, aby uzdrawiać, aby uwalniać, tak jak śpiewaliśmy te pieśni. To jest ważne, abyśmy o tym pamiętali, ponieważ właściwe oczekiwanie co do nabożeństwa może dać niezwykłe rezultaty. Jeżeli idziemy do jakiegoś miejsca i nie mamy oczekiwań, to nasza postawa będzie też taka, a nie inna.
Znaczy, jeżeli idę do jakiegoś miejsca i nie mam żadnych oczekiwań co do tego, co tam się wydarzy, albo myślę sobie, będzie, albo nawet podchodzę lekceważąco do takiego wydarzenia, to moje oczekiwania będą nijakie. No jeśli to jest byle jakie wydarzenie, to ja nic od tego nie oczekuję. Nie oczekuję, że coś wyniosę z tego, nie oczekuję, że coś się wydarzy. Ale kiedy moje oczekiwania co do jakiegoś wydarzenia są szczególne, to też przygotowuję się do tego. Mam specyficzne nastawienie. Kiedy nasze oczekiwanie co do pójścia do domu Bożego, a Kościół jako zgromadzenie pańskie nazywa się domem Bożym, my, każdy z nas jest zamieszkiwany przez Ducha Bożego, jesteśmy świątynią, ale Kościół jako zgromadzenie ludu Bożego to dom Boży. Dom Boży, czyli miejsce zamieszkiwania Boga, czyli szczególne miejsce Bożego działania. Czyli kiedy rano w niedzielę budzę się, myśl, która przychodzi do mojej głowy jest następująca. Oto Bóg jest ze mną wszędzie, gdzie ja się znajduję, ale dzisiaj w szczególny sposób Bóg będzie obecny na ulicy, przypomnij mi, Messerole, 112. I to jest prawdą według Bożego Słowa. Tak jak Pan Jezus chodził po ziemi i czynił cuda i znaki, uzdrawiał i leczył, tak Kościół dzisiaj jest tą manifestacją zmartwychwstałego Chrystusa. Mówię to po to, abyśmy mieli oczekiwanie. Bracie i siostro, moje pytanie do ciebie jest następujące. Z jakim oczekiwaniem przyszedłeś dzisiaj na to miejsce? Czy w ogóle było jakieś oczekiwanie w twoim sercu? Ja nie mówię tego przypadkowo, ja wychowałem się w kościele, mój ojciec był i jest pastorem. Nie tylko wychowałem się w kościele w sensie takim, że chodziłem w niedzielę do kościoła. Mieszkałem w budynku kościelnym, najpierw w jednym mieście, gdzie ojciec był gospodarzem, później gdy został pastorem, w drugim mieście nasze mieszkanie zawsze było nad salą zgromadzeń. Więc ja jestem taka mysz kościelna, ja się po prostu wychowałem w kościele całe życie. A więc łatwo byłoby w takiej sytuacji, kiedy uczestniczy się w każdym spotkaniu od narodzin, codziennie właściwie, jako dziecko, w każdej nocnej modlitwie, prawda, i na każdym nabożeństwie i tak dalej. Łatwo byłoby przekształcić to i często zadają mi ludzie pytania, czy szczególnie ludzie spoza kościołów ewangelicznych, a czy twoi rodzice byli w tym kościele, czy na przykład w innym? I jak odpowiadam, że byli w kościele zielonoświątkowym, a no to dlatego jesteś, wtedy mówię, wcale nie dlatego. Nie dlatego jestem dzisiaj ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, że moi rodzice tacy byli, ponieważ nie na tym polega ewangeliczne chrześcijaństwo. My nie przejmujemy rytuałów. My doświadczamy to, o czym wspominał nasz brat. My doświadczamy żywego Chrystusa i dlatego chcemy gromadzić się z innymi wierzącymi, którzy też doświadczają żywego Chrystusa. To nie jest dla nas tylko teoria. To nie jest dla mnie tylko teoria. Ja nie tylko wychowałem się w kościele i teraz dla mnie jest to religia. Wyuczyłem się czegoś. Ba, ja nawet z natury nigdy bym nie stanął z przodu. Ja nie dlatego głoszę, ponieważ mój ojciec był pastorem. Ja jestem bardzo nieśmiałą osobą. Ja robię to, ponieważ ja doświadczyłem Chrystusa. Ja wierzę, że On ma moc. Ja wierzę, że zwiastowane Słowo ma moc, aby zmieniać życie ludzi. Stąd moje pytanie na początek dzisiejszego naszego zwiastowania. Z jakim oczekiwaniem przyszedłeś na to zgromadzenie, bracia i siostry? Czy miałeś to nastawienie, tę myśl? Idę do domu Bożego, idę, aby spotkać się z żywym Bogiem, z Bogiem, który coś uczyni szczególnego. On będzie tam obecny. Ja wiem, że On jest ze mną, ja wiem, że On jest przy mnie. W czasach, kiedy Jezus był na ziemi, czyż ludzie nie mogli modlić się do Boga wszędzie, gdziekolwiek? Mogli. A jednak kiedy wiedzieli, że Jezus gdzieś będzie, to szli tam, aby się z Nim spotkać. I my wiemy, w dzisiejszych czasach Jego obecność w szczególny sposób manifestuje się, kiedy lud pański gromadzi się razem na jednym miejscu. I to jest bardzo ważne, i to jest bardzo istotne, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy ja słyszę często wierzący chrześcijanie, mówią, ja mam relację z Bogiem, to wszystko ja i Bóg, dziękuję, nikogo więcej nie potrzebuję. To nie jest właściwe, to nie jest nawet biblijne. My potrzebujemy narodzić się na nowo, a następnie regułą biblijną jest, że ci, którzy rodzili się na nowo, byli prowadzeni w uczniostwie, a nie możesz być prowadzony w uczniostwie, jeśli nie jesteś w towarzystwie innych wierzących, jeżeli nie masz kogoś, nauczyciela, który cię prowadzi, nie możesz być uczniem i tak dalej, to nie jest temat dzisiejszego zwiastowania, ale to jest bardzo ważne i to pytanie chciałem zadać. A też jeżeli nie miałeś żadnego oczekiwania, to aby takie oczekiwanie może zrodziło się teraz w twoim sercu. Bóg jest tu obecny, Bóg chce coś uczynić. My nie jesteśmy tu po to, aby posłuchać mnie. Kim ja jestem, żeby... Wiecie, dzisiaj jest tyle
kazań w internecie. Ja sam wolałbym pewnie teraz posłuchać kogoś innego niż samego siebie. Dzisiaj jest tyle kazań, moglibyśmy włączyć kogoś, tak? Moglibyśmy wyświetlić tutaj jakiegoś świetnego mówcę, kaznodzieję i byśmy sobie posłuchali, i byśmy sobie poszli do domu i bylibyśmy zachęceni, zbudowani. Taka jest prawda. Jest tysiące, setki możliwości, aby wysłać kazanie. Ale dlaczego jesteśmy zgromadzeni tutaj? Dlaczego słuchamy tego jakiegoś nieznanego, bo pierwszy raz się z większością widzimy, nieznanego brata? Dlaczego? Ponieważ wierzymy, że Słowo Boże, zwiastowane żywe Słowo, ma moc, aby zmieniać nasze życie. Że Bóg ma moc, aby dotknąć serca naszego, nawet gdyby stało tu małe dziecko. Jeżeli Duch Święty zacznie działać, to tak się stanie. Przebudzenie w Walii, między innymi tak się zaczęło. Przebudzenie Evana Robertsa, tak się zaczęło. Ono zaczęło się od spotkania młodzieżowego i mieli spotkania, spotkania za spotkaniem, nic się nie działo. Pewnego dnia jedna młoda dziewczynka powstała i ona nie wygłosiła wielkiego kazania. Ona nie miała wielkiej teologii, nie była wielce wyedukowana, ale wstała i powiedziała: ja niewiele wiem, ale wiem jedno, mój Jezus mnie kocha. I kiedy powiedziała te słowa, nagle Boża obecność spadła na to miejsce, w którym oni się znajdowali. Cała młodzież uklęknęła, zaczęła płakać, wołać do Boga. Nagle Duch Pański został wylany na całą tę okolicę. Czy to było wspaniałe kazanie? No tak, wygłosiła wspaniałe kazanie. Ona coś powiedziała i Duch Święty przypieczętował te słowa. My wiemy, że Duch Pański jest tu obecny i my wierzymy, że On ma moc działać i zmieniać. Dlatego się tu zgromadziliśmy dzisiaj. Dlatego tu jesteśmy dzisiaj. Ponieważ wiemy, że w tym życiu, póki kroczymy po tej ziemi, czekają na nas problemy, trudności, takie rzeczy są, takie rzeczy będą. Wiem, że niektórzy z was przynajmniej, bo rozmawiałem z siostrami, słuchają pastora Klendenena. On kiedyś powiedział takie coś w jednym kazaniu. Są tacy, którzy mówią, że chrześcijanie nie powinni przechodzić przez problemy. A jeśli przechodzisz przez problemy, to znaczy, że znajdujesz się poza Bożą wolą. A brat Klendenen mówi, jeżeli nie masz żadnych problemów, to znaczy, że jesteś poza Bożą wolą. Bo jak to możliwe, że w tym świecie pełnym zła, gdzie diabeł chce zniszczyć Boże dzieło, my jako ambasadorzy Bożego Królestwa nie mielibyśmy żadnych problemów? Jak to możliwe? To znaczyłoby, że on nie chce z nami walczyć. Jak to możliwe, że nie chciałby z nami walczyć, jeżeli robilibyśmy to, co jest Bożą wolą? A więc to jest i to będzie. Dlatego gromadzimy się tutaj, ponieważ chcemy doświadczyć Boga. Chcemy mieć przemienione życie. Chcemy mieć oczyszczone serce. Chcemy doświadczyć Jego obecności, tej manifestującej się mocy Ducha Bożego. Bóg odpowiada na wołanie swojego ludu. Jeszcze taka historia mi się przypomniała. Mam nadzieję, że dojdę wreszcie do tematu. A póki, żebym nie zapomniał, to od razu podziękowania dla siostry, dla braci, Piotra, Tadeusza, gdzieś tu widziałem ich przed chwilą, ale okej. Przyjęli nas wczoraj, kiedy przyjechaliśmy, ugościli, także serdecznie wam dziękujemy. Od razu to mówię tak w trakcie, żebym nie zapomniał, a jesteśmy naprawdę wdzięczni, także dziękujemy serdecznie. Taka historia też nawiązuje, widzisz bracie, jak dzisiaj za dużo mówiłeś, teraz nie wiem, czy w ogóle dojdę do swojego kazania, będę ciągle do ciebie nawiązywał. Ale taka historia, kiedy brat mówił o tym wykrzykiwaniu radosnym halleluja, przypomniała mi się historia, którą słyszałem od mojego dobrego przyjaciela, pastora z Indii, kiedy usługiwał u nas w zborze. Opowiadał, jak pewnego dnia, kiedy położył już swoje dzieci do łóżek, jego żony nie było w domu, nagle taka ciemność wstąpiła do tego domu, w którym on się znajdował. Taka duchowa ciemność, taki strach, taki niepokój. Mówi, że to było wręcz takie namacalne, takie odczuwalne. I myślę, że niektórzy z nas, o ile nie wszyscy, w jakimś okresie swojego życia też doświadczaliśmy czy jakiejś presji duchowej. To się dzieje. I taka ciemność wstąpiła do tego domu i on nie wiedział, co się dzieje. Nagle wszelki pokój znikł z jego serca. Nagle wręcz jakby atmosfera stała się ciemna, nie wiedział, co się stało i pierwsza rzecz, którą przyszła mu do głowy, to oczywiście zawołać do Boga i dostał właśnie tego typu myśl, aby zacząć chodzić po mieszkaniu i wołać to proste słowo, halleluja. Czasami nie wiemy, co i jak mamy mówić, jest też imię Jezus, które możemy używać, mamy też dary języków, ale w jego przypadku było to słowo halleluja. I tak też zrobił. Dostając tę myśl, wzniósł swoje ręce do góry. Wznoszenie swoich rąk do góry jest też biblijne. Jest to akt poddania. Pokazujemy w ten sposób. Zresztą, gdyby ktoś teraz tu przyszedł i wystawił karabin i powiedział, prawda, to co by powiedział, ręce do góry albo cokolwiek, wszyscy byśmy podnieśli ręce do góry, bo to jest znak, poddaję się. To oznacza,
Okej, nie moja wola, teraz Twoja wola, Ty tu rządzisz, Ty rób co chcesz, poddaję się. Tak samo ze wznoszeniem rąk na chwałę Bożą mówimy, poddaję się. I on podniósł swoje ręce do góry i zaczął chodzić po całym mieszkaniu, głośno wołając, halleluja, halleluja, halleluja. I tak wołał i chodził, po jakimś czasie cała ta ciemność odeszła, pokój wrócił do jego serca. I wtedy podszedł do drzwi wyjściowych, tak jakoś, ponieważ chciał obejść cały dom, mimo wszystko, że już ta ciemność odeszła, otworzył te drzwi, a tam przed tymi drzwiami znajdowało się, wiecie, w Indiach odprawiają różną magię i tak dalej. Właśnie znajdowały się takie jakieś materiały, cokolwiek to było, rytuałów tych różnych czarnoksiężników, którzy tam są. Ponieważ kiedy oni wiedzą, w niektórych rejonach, nie we wszystkich, kiedy wiedzą, że ktoś jest chrześcijaninem, to te siły zła chcą walczyć przeciwko tej światłości. Innymi słowy, ktoś chciał zniszczyć duchowy pokój w tym życiu tego brata i taką jakąś magię przeciwko niemu odprawiał, położył to przed drzwiami jego domu, ale my jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. To nie miało mocy, żeby zniszczyć jego życia, choć on musiał też wykonać jakiś krok. Biblia nas tego uczy. Musimy zrozumieć, że jesteśmy w procesie dojrzewania. Kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy mój synek jest mały, trzyletni, pewne rzeczy pozwalam, pewne rzeczy robię za niego, których nie będę robił, kiedy będzie miał 10 lat, kiedy będzie miał 15 lat. Kiedy naradzamy się na nowo, jesteśmy niemowlętami, Pan Bóg będzie nas chronił od wszystkiego. Dlatego potrzebujemy uczniostwa i Kościoła, aby wzrastać, aby uczyć się, bo przyjdzie moment, kiedy Pan Bóg powie, ja już teraz oczekuję czegoś od ciebie, żebyś ty zrobił jakiś krok. Kiedy Pan Bóg powie, tak jak w Biblii czytamy, apostoł Paweł mówi, już powinniście być nauczycielami, a ciągle jesteście dziećmi. Kiedy Pan Bóg powie, przez te wszystkie lata ja zsyłałem ci mannę, bo byłeś niemowlakiem, jak matka karmi mlekiem swoje dziecko, ja ciebie karmiłem i karmiłem, no ale wiesz, po 10 latach, no to mógłbyś chociaż raz się pomodlić, żebym cię nakarmił. A więc Pan Bóg oczekuje od nas wzrostu. I kiedy ten brat wołał, halleluja, ta cała ciemność zniknęła. Jest moc w tym okrzykiwaniu nawet, wykrzykiwaniu imienia Jezus. Halleluja, chwała Panu. I to samo mogę powiedzieć jak nasz brat, że są sytuacje często, kiedy nie mamy siły, kiedy nam się nawet nie chce. Ale czasami może to nie być możliwe, nie wiem, ale warto podjąć próbę i oddawać Bogu chwałę. Wówczas te rzeczy odchodzą i stajemy się wolni. Ponieważ w Jego obecności następuje przemiana. To jest to, o czym mówimy. Czym jest przebudzenie? To jest ta odrobina nieba tu na ziemi, kiedy Jego obecność wstępuje. I my to chcemy doświadczyć. O tym mówimy. Kiedy tu się zgromadziliśmy tego poranku, bracie i siostry, my nie jesteśmy tu po to, żeby pośpiewać, tylko posłuchać jakiejś przemowy. Tego jest tysiące wokół nas. Wiele religii różnorodnych. My jesteśmy tu po to, aby doświadczyć Bożej obecności. I tego byśmy pragnęli, tego byśmy chcieli. Ja nie twierdzę, że zawsze to musi się manifestować w sposób taki czy inny. Ja nawet nie chcę opisywać tego, bo kiedy studiujemy przebudzenia, to w różnorodny sposób się manifestowało. Kiedy Jonathan Edwards głosił, o ja lubię, macie jeden z piękniejszych kościołów, budynków kościelnych wśród polskich zborów. Bardzo mi się podoba, może dlatego, że taki purytański trochę, takie to wszystko jest piękne. Ale właśnie kiedy Jonathan Edwards, purytanin, ten wybitny kaznodzieja, głosił jednego razu w swoim kościele, tam były też kolumny jeszcze dodatkowo, kiedy głosił, kiedy moc Boża zstąpiła, o wielu z was pewnie zna tę historię, kiedy moc Boża zstąpiła, pamiętajmy, mówimy o XVIII wieku, mówimy o czasach, kiedy w kościele oni siedzieli bardzo spokojnie, nie było instrumentów, kaznodzieja generalnie nie mógł tak sobie podróżować po scenie, musiał stać. I nagle Duch Pański zstąpił w taki sposób, że ludzie padli z ławek, chwytali się kolumn i wołali, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni. Nagle to przekonanie Ducha Świętego w taki sposób wylało się na to zgromadzenie i następnie z tego zgromadzenia rozeszło się po całej Nowej Anglii, tak zwane pierwsze wielkie przebudzenie. Tysiące ludzi zbawionych. To działo się później w innych miastach, w innych częściach tego rejonu Stanów Zjednoczonych, ponieważ Boża obecność wstąpiła. Czyż nie tego chcemy? Wiecie, ja wychowałem się w kościele, ja nie chcę przyjść w niedzielny poranek, aby sobie czegoś posłuchać i pośpiewać. Ja jestem, byłbym znudzony po prostu zwykłą formą religijną. Ja tego nie chcę. Ja chcę doświadczać Bożej obecności, ja chcę żyć w Jego obecności, ja chcę chodzić. Tak, ja nie boję się tego powiedzieć. Ja chcę nawet odczuwać Jego obecność. Ja nie gardzę intelektem.
Ja uważam, że powinniśmy studiować, zresztą mówiłem na początku o uczniostwie, powinniśmy studiować, powinniśmy uczyć się, ale ja chcę też doświadczać Jego obecności. Ja chcę wyjść z tego miejsca i mieć tę świadomość, że spotkałem się z żywym Bogiem, że On coś zmienił w moim sercu, że On dotknął moje serce, że On przemienił mnie, że wychodzę zbudowany, że wychodzę przemieniony. Ale to jest też blisko związane z tym oczekiwaniem, o którym mówiliśmy na początku. A więc po to tu jesteśmy zgromadzeni, aby doświadczać tej Bożej obecności. Jeszcze jedna historia mi się przypomina w naszym zborze. Właśnie była siostra, modliła się przez wiele lat o swojego męża, który był alkoholikiem, związany przez alkohol. Nigdy nie był w kościele, nie chciał się pojawić. I przyszła do mnie, co ma czynić, aby jak sobie poradzić z tym. Mieliśmy poranne modlitwy codziennie, kontynuujemy. Więc zaczęła chodzić na te poranne modlitwy, ponieważ kiedy nie wiemy, co mamy czynić, jest jedno narzędzie, które Pan Bóg nam dał, modlitwa i post, ale to też nie jest kazanie o tym, więc nie będę rozwijał tego tematu. I modliliśmy się. Minęło znowu wiele miesięcy, nic się nie działo. W końcu mieliśmy wyjazd zborowy, wyjazd całego zboru. I dzień przed tym wyjazdem, jak już wszystkie miejsca były zapełnione, ona zadzwoniła do mnie: pastorze, mój mąż zgodził się pojechać. No czy znajdzie się dla niego jakieś jedno miejsce gdzieś? No ja mówię, oczywiście, no jak się zgodził, w życiu w kościele nie był i chce z nami pojechać, no to upchamy, choćbyśmy nie byli w stanie, gdzieś upchamy. Więc ucieszyliśmy się bardzo, że chce pojechać z nami. Pojechał z nami, mieliśmy trzydniowy taki wyjazd i codziennie rano po 2-3 nabożeństwa i to bodajże drugiego albo trzeciego dnia tego naszego wyjazdu podczas zwiastowania Słowa Bożego coś się wydarzyło. Wiesz, Boża obecność była w szczególny sposób tak właśnie odczuwalna. To działanie Ducha Świętego. Jeżeli znasz Boga, a wierzę, że wszyscy znamy, to wiesz, że to jest odczuwalne. Wiesz, że można Boga doświadczyć. To wiesz, że można Boga poznać w sposób intymny. Już na tym nabożeństwie ta Jego obecność, Ducha Świętego, ta błoga obecność była odczuwalna. I kiedy było zwiastowanie, nagle on zerwał się ze swojego krzesła i krzyczy: ja muszę coś powiedzieć, ja muszę coś powiedzieć. Może dlatego, że to był wyjazd taki wakacyjny, nie kazałem mu usiąść. No bo w normalnych okolicznościach, przyznam wam szczerze, gdyby w zborze ktoś wstał i nagle zaczął wykrzykiwać, jeszcze pierwszy raz się pojawił nieznany człowiek, a znany mi o tyle, że jest alkoholikiem, zaczął wykrzykiwać, że musi coś powiedzieć, no sami rozumiecie, powiedziałbym mu: przepraszam pana, niech pan siada i nie przeszkadza, tak czy nie? No tak byśmy zrobili generalnie, no ale właśnie widzicie, właśnie w przebudzeniu dzieją się różne rzeczy i musimy być przygotowani, że pewne rzeczy mogą wymknąć się z naszej kontroli, ponieważ nasze myśli nie są tak wielkie jak Boże myśli często. I on zerwał się, mówi: muszę coś powiedzieć, muszę coś powiedzieć. Byłem zrelaksowany, bo to wyjazd wakacyjny. Mówię: no dobrze, no to chodź. I on wybiegł, mówi: siedziałem tam, a zwiastowanie było o powrotnym przyjściu Pana Jezusa. On mówi: siedziałem tam. On siedział po prawej stronie, mówi: kiedy siedziałem tam, usłyszałem wyraźnie głos z nieba: to jest twoja ostatnia szansa. Oddaj mi swoje życie teraz. I on wybiegł, mówi: ja muszę oddać moje życie Bogu. 60-ponadletni mężczyzna, całe życie alkoholik, mieszkający w małym domku w lesie. Pierwszy raz w kościele. Ale Boża obecność wstąpiła, dotknęła. On mówi: ja muszę oddać moje życie Bogu. Wiecie, kiedy on to powiedział, możecie sobie wyobrazić, co się tam stało na tym zgromadzeniu. Jakby Boża rzeka została uwolniona. Bóg dotknął każdą osobę tam znajdującą się w potężny i wspaniały sposób. On narodzi się na nowo. Tego samego dnia był wyzwolony z nałogów, z alkoholu, ze wszystkiego. Dzisiaj uczestniczy razem ze swoją żoną w nabożeństwach, żyje dla Boga, służy w kościele. Dlaczego? Ponieważ Boża obecność dotknęła tego zgromadzenia. Ponieważ Boża obecność dotknęła tego zgromadzenia. Widzicie, to jest różnica między naszymi zdolnościami a Bożą obecnością. To jest różnica między Bożą mocą a naszymi zdolnościami. Dlatego ja przestałem ufać już swoim zdolnościom. Moje zdolności, no nawet gdybyśmy byli najlepszymi oratorami, potrafili pięknie przemawiać. Albo gdybyśmy potrafili naprawdę ludziom doradzać, jak to, prawda, poradnictwo, i ja nie jestem przeciwny, żeby było jasne, to znajdą się takie sytuacje albo takie momenty, gdzie nie wiemy, co poradzić i co powiedzieć. Czego wtedy potrzebujemy? Bożej mocy. Ta obecność Boża, ona nie jest łatwo osiągalna. Kościół musi się modlić, musi szukać, musi pragnąć, musi być to oczekiwanie. A czy nie byłoby wspaniale, że ludzie, którzy nie znają Boga, wchodzą po raz pierwszy do tego pomieszczenia i odczuwają tę obecność Bożą, tak jak mówi Słowo Boże, że grzesznik w Zgromadzeniu Świętym mówi: Bóg zaiste jest tu obecny.
Czy to nie o to chodzi w naszych chrześcijańskich zgromadzeniach? Właśnie o to chodzi, żeby ludzie mogli wejść sobie do tysięcy innych kościołów. Wchodzą i wychodzą i nic się nie zmienia w ich życiu, ale wchodzą w to święte zgromadzenie, które jest na tym miejscu. Wchodzą w nie. Bóg jest tu obecny. I mogą to powiedzieć. To jest to odczuwalne doświadczanie Boga, o którym mówimy. Czyż to nie byłoby wspaniałe i piękne, aby tak? I tak jest często. Ja mówię to ku naszej zachęcie, bo wierzę, że tak często jest. Ale musimy pilnować się, musimy się strzec, musimy szukać Boga, aby to było kontynuowane. To Boża obecność. Mam, oj, te historie mi się przypomina. Zaraz przejdziemy. Jeden młody człowiek w naszym zborze wychował się w kościele. Dobry chłopak. Rozmawiałem z nim wiele razy o tym, że czas oddać swoje życie Bogu, czas się ochrzcić w wodzie. Masz już, miał 19 czy 20 lat. I on wszystko rozumiał, żył dobrym życiem, ale mówi, nie czuję, no poza tym musiałbym zrezygnować z pewnych rzeczy. On nie grzeszył jakoś, wiecie, tak jak młodzież w dzisiejszym świecie. On nie upijał się, on nie ćpał, on takich rzeczy nie robił, ale, no ale chciał sobie, nie wiem właściwie, co on miał na myśli, kiedy mówił, że musiałby z czegoś zrezygnować w dobrej rodzinie, tak jak to mówimy, chrześcijańskie. No ale to pokazywało wyraźnie, że on miał świadomość po prostu, że pójście za Jezusem oznacza pójście za Jezusem. To nie jest zabawa. To jest poważna decyzja. My nie możemy ludziom prezentować chrześcijaństwa jako czegoś zwykłego. To nie jest coś zwykłego. Chrześcijaństwo to jest poważna decyzja. Twoje życie będzie inne. Chrystus stanie się królem twojego życia. Chrystus stanie się panem twojego życia. Od tej pory już nie ty, ale On rządzi twoim życiem. To nie jest tylko dodatek do twojego życia. On się staje całym twoim życiem. I to prezentujemy ludziom. A więc on miał świadomość, że on nie może sobie tak lekko do tego podejść. I modliliśmy się o niego i modliliśmy się, ale mówię tę historię właśnie po to, aby po raz kolejny pokazać, że ta Boża obecność, ona sprawia różnicę w naszym życiu. I przyjechał jeden pastor, usługiwał Słowem Bożym i kiedy usługiwał, ta Boża obecność w tak szczególny sposób wstąpiła i ten młody chłopak podczas zwiastowania wybiegł do przodu. Cały drżąc i płacząc i wołając, że on chce oddać swoje życie Bogu. Ja wiedziałem, że on po tej niedzieli przyjdzie do mnie i powie wreszcie, że chce się ochrzcić. I tak się też stało. Poniedziałek zadzwonił do mnie i mówi, pastorze, ja muszę zostać ochrzczony. To, co próbowaliśmy przez wiele lat, rozmawiając z nim, zachęcając go, tłumacząc mu, jak to ważne, czytając mu wszystkie wersety biblijne, pokazując mu, że chrzest wodny w wieku świadomym jest istotnym elementem chrześcijańskiego życia. I to było dobre, to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To było słuszne, to było właściwe, to nauczanie jest poprawne, tak powinniśmy robić. Ale to nie było w stanie go przekonać. Dlaczego? Ponieważ nasz intelekt nie jest wystarczający, aby dotknąć czyjegoś serca. I bracie i siostro, możesz poznać całą wiedzę. Nie bój się głosić Ewangelii. Nigdy nie myśl, nie pozwól diabłu okłamać ciebie, że nie jesteś jeszcze wystarczająco gotowy, aby dzielić się Chrystusem. Mógłbyś być największym teologiem, ale zawsze znajdziesz kogoś mądrzejszego od siebie i twoje argumenty intelektualne nie zwyciężą jego myślenia. Ale jeśli Duch Pański zadziała, nawet w prostym słowie, kiedy podejdziesz do kogoś i powiesz, że Jezus cię kocha, jeśli Duch Pański jest w tobie, to On zadziała i On dotknie życia tego człowieka i On przemieni życie tego człowieka. Dlatego nie bójmy się głosić, ale chciejmy być pełni Ducha Świętego. I ten młody człowiek oddał swoje życie Bogu i dzisiaj służy i doświadczył Boga w prawdziwy sposób. Wyjechał na studia i wiecie, co się często dzieje, kiedy młodzi ludzie wyjeżdżają ze swoich miast do innych dużych miast na studia. Często odpływają, niestety tak się dzieje, ponieważ nie byli wystarczająco zakorzenieni albo też ich doświadczenie z Bogiem było właśnie bardziej nauczeniem się czegoś, a nie przeżyciem Boga. Ale ten młody człowiek wyjechał do innego dużego miasta, kontynuuje swoje życie z Bogiem, szuka Boga, żyje dla Boga i to jest cenne i to jest wspaniałe. A więc, drodzy, o czym mówimy? Mówimy o tej szczególnej obecności Pana Jezusa w naszym życiu, że tego potrzebujemy. On obiecał, że jest z nami i że będzie z nami. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 42 werset. 24 rozdział, 42. Patrzcie, ja mam angielską Biblię. Teraz dopiero sobie skojarzyłem. Ktoś przeczyta może, co? Albo... Mówiłem, że nie głosiłem po polsku od dawna, zapomniałem kompletnie. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 42 werset. O, brat mi tu już nawet zakreślił to w Biblii. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie
o godzinie, której się nie domyślacie. Mamy tutaj słowa o tym, że Pan Jezus powróci. Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Pytanie w dzisiejszych czasach nie dotyczy tego, czy On w ogóle przyjdzie, tylko jak szybko, bo patrząc na to, co dzieje się wokół nas, nie ma wątpliwości, że nastąpią, myślę sobie, jedna z dwóch rzeczy. Albo ta cywilizacja się rozpadnie, albo Pan Jezus powróci. Moim zdaniem to drugie jest bardziej prawdopodobne. Ponieważ każda wielka cywilizacja w takich sytuacjach, w jakich my znajdujemy się teraz, kiedy grzech tak się rozprzestrzeniał, jak się rozprzestrzenia, kiedy niemoralność stawała się normą życia. Czyż tak nie jest? Niemoralność staje się normą życia. Niemoralne relacje między płciami stają się normą życia. Mało stają się czymś promowanym. Ilekroć tak się działo w cywilizacjach, one upadały. Grecka, rzymska, czy jakąkolwiek byśmy powiedzieli. Więc Pan Jezus powraca, On wróci wkrótce. I Słowo Boże mówi nam, że nie znamy dnia ani godziny. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pielęgnowali te nasze życie z Bogiem. Każdego dnia, i brat też o tym wspominał pod koniec uwielbienia, czy może jest ktoś, kto ma jakiś ciężar na sercu albo jego relacja z Panem nie jest właściwa. Wiecie, po to jest też Kościół, abyśmy się zgromadzali, abyśmy sobie o tym przypominali. Są fragmenty, których nie będziemy czytali, które mówią, napominajcie się, zachęcajcie się do wiary, do życia z Bogiem. Czy może jesteś dzisiaj na tym miejscu i rzeczywiście, jeśli teraz sobie pomyślisz o tym, że Chrystus wróciłby tutaj za minutę, za dwie, w jakim miejscu jest twoje serce? W jakim miejscu jest twoje życie? Gdzie się znajdujesz? Nie znamy dnia ani godziny. Uczy nas Słowo Boże. Kiedy wczoraj byłem na tym weselu, pięknie przystrojona panna młoda, pan młody, kaznodzieja zwiastował słowo, też siedziałem na podium, ponieważ miałem również krótko się czymś podzielić. Siedząc tak na podium, patrząc na tą młodą parę, w moje uszy wchodziło to słowo tego kaznodziei. Wiecie, w moim sercu pojawiła się taka myśl, Panie, ta młoda, piękna dziewczyna zostaje zaprezentowana temu oblubieńcowi jako czysta, jako święta. Dzisiaj jest tak pięknie ubrana, bez skazy, bez zmazy. I siedząc tam na tym krzesełku, zacząłem się modlić. Mówię, Panie, ja chcę być gotowy na Twoje przyjście. Ja chcę być zaprezentowany jako czysta, święta oblubienica. Ja chcę, by moje serce było czyste i święte. Ja nie chcę brudu w moim sercu, ja nie chcę nieczystości w moim sercu. Ja chcę Ciebie znać, ja chcę Ciebie szukać, ja chcę być gotowy. Tak jak ona jest gotowa, jest zaprezentowana temu młodzieńcowi, tak Ty powrócisz wkrótce, aby zabrać mnie do siebie. Panie, ja chcę być czysty, święty. Tak jak mówi Twoje słowo, bez skazy i bez zmazy. I siedząc tam na tym weselu, modliłem się, Panie, przygotuj mnie. Obmyj mnie Twoją krwią. Dokładnie tak robiłem. Oczyść mnie. Przygotuj mnie. Nie dlatego to robiłem, ponieważ w tym momencie znajdowałem się w jakimś obrzydliwym grzechu. Po prostu, wiecie, my potrzebujemy ciągle, ciągle nieustającego oczyszczenia, uświęcenia. Mówiłem, Panie, wkrótce powrócisz, czy jestem gotowy? I zadałem sobie pytanie, i bracie, siostro, to samo pytanie chcę zadać Tobie dzisiaj. Czy jesteś gotowy na Jego przyjście? Popatrzcie, On tak wiele dla nas uczynił. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 19 werset. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 19 werset. Czytamy takie oto słowa. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasu ochłody, aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Tak wiele dla nas uczynił Pan Jezus. On przyszedł na tą ziemię. On miał świadomość, że musi umrzeć za nasze grzechy. On nas ukochał. I czytamy następnie historię w Dziejach Apostolskich również, że kiedy był wzięty do nieba, apostołowie usłyszeli tę obietnicę, tak jak widzicie go wstępującego, tak stąpi, tak wróci, tak przyjdzie. Bracie, siostro, on przyszedł na ziemię, aby umrzeć za ciebie i za mnie. Nikt nigdy nie kochał cię tak bardzo jak Pan Jezus. Żaden oblubieniec, tak jak wczoraj na tym weselu, ten młody człowiek nie kocha tak bardzo tej swojej żony, jak Pan Jezus ukochał ciebie i mnie. Nikt nigdy nie kochał Ciebie tak bardzo jak Pan Jezus, który oddał za Ciebie swoje życie, który umarł za Ciebie, który ukochał Ciebie miłością tak wielką. Pan Jezus nie tylko zna nas tak, jak inni ludzie nas znają. Jeśli piłeś, jeśli paliłeś, Twoi bliscy, Twoi sąsiedzi wiedzą o tym. Jeśli robiłeś inne rzeczy, które były widoczne, ile jest rzeczy, o których nikt nie wie? Obrzydliwych, gorszących.
niegodziwych. I Pan Jezus wie o nich wszystkich. O każdym takim najgorszym, najbardziej obrzydliwym myśli, zachciance. Pan Jezus zna nas dokładnie, a mimo to zdecydował się umrzeć za nas. Ta cała obrzydliwość naszych grzechów nie powstrzymała Go. Wiecie co? Pan Jezus nawet wiedział o tym, co się wydarzy w Twoim moim życiu. Gdybym ja wiedział, że brat jutro mnie pobije, przypuszczam, że dzisiaj bym się z nim nie przywitał. Gdybym wiedział, że on jutro mnie pobije, to pewnie może dzisiaj bym mu nie pomógł, gdyby był w potrzebie. Mówię uczciwie, no jestem człowiekiem, tak? Gdybym wiedział, że on jutro wyrządzi mi wielką krzywdę, to byłoby mi dzisiaj trudno mu pomóc. Pan Jezus wiedział, bo to my wbiliśmy te gwoździe. On wiedział, że wyrządzimy mu krzywdę. 2000 lat temu on widział ciebie i mnie i on wiedział, że go skrzywdzimy. On wiedział, że go zdradzimy, tak jak zdradził go Piotr. On wiedział, że go zdradzimy, tak jak był zdradzony. Wiedząc to, powiedział: kocham cię. Mimo tego, co mi uczynisz, idę umrzeć na krzyż, abyś miał życie wieczne. Czy to nie jest wielka miłość? To wspaniała, cudowna miłość. I ten sam Pan Jezus Chrystus wkrótce powróci, aby zabrać nas do siebie, do miejsca, w którym nie będzie łez, nie będzie smutku, nie będzie bólu, nie będzie choroby, nie będzie żadnej z tych rzeczy, nie będzie grzechu. I kiedy przechodzimy przez te różne trudności tego doczesnego życia, dlatego to jest właśnie nasza nadzieja. Dlaczego powrót Pana Jezusa nazywa się błogosławioną nadzieją? A no właśnie dlatego, że wreszcie będziemy wolni od tych wszystkich rzeczy, ale wiecie też, od czego będziemy wolni? Od tej obrzydliwości grzechów. Ponieważ jeśli spojrzymy na swoje życie, my wzrastamy, ja wierzę w uświęcenie, wzrastamy w uświęceniu, ale kiedy spoglądamy w głąb swojego serca, od czasu do czasu ciągle odkrywamy chciwość, zazdrość, pychę, chyba że to jest tylko mój problem. No ja nawet nie mówię o jakichś grzechach zewnętrznych ciała, ja mówię teraz o wewnętrznych. Od czasu do czasu odkrywamy to. W tym biegu życia, w tej pielgrzymce życia odkrywamy to i kiedy naprawdę rozumiemy, jak obrzydliwe to jest przed obliczem świętego Boga, wówczas mówimy: Panie, jakże oczekuję na Twój powrót. Już tak, też dlatego, że będę wolny od choroby, że będę wolny od tego, ale przede wszystkim dlatego, że będę wreszcie wolny od tej całej obrzydliwości grzechu. Tej całej obrzydliwości grzechu. I nasz Pan Jezus Chrystus, bracie i siostro, kocha Ciebie tak bardzo, że nie tylko umarł za Ciebie, wiedząc o tym, kim będziesz i co będziesz czynił, ale nawet kiedy już to uczyniłeś i zrobiłeś, to jest gotowy wrócić po Ciebie, odkąd oddałeś Mu swoje życie. Halleluja! Jego miłość jest tak wielka, że nie tylko umarł za Ciebie, ale jest gotowy wrócić po Ciebie i wróci po Ciebie i zabierze Ciebie do siebie i przygarnie Cię i obejmie Cię i ujrzysz Go twarzą w twarz i padniesz do Jego stóp i będziesz mógł Go przytulić. On powraca i powraca po Ciebie mimo wszystkich rzeczy i po mnie, mimo wszystkich rzeczy złych, obrzydliwych, które dokonaliśmy w swoim życiu, ponieważ pewnego dnia powiedzieliśmy i dzisiaj mówimy, dajemy temu świadectwo, będąc na tym miejscu. Panie Jezu, my kochamy Ciebie. Panie Jezu, my oczekujemy na Twój powrót. Panie Jezu, my wiemy, że bez Twojego dzieła na krzyżu Golgoty nic nie moglibyśmy uczynić. Jesteśmy niczego godnymi, ale z Tobą, ale dzięki Tobie, ale dzięki Twojej łasce, dzięki tej mocy Ducha Świętego, dzięki Twojej obecności w naszym życiu, my oczekujemy na Twoje przyjście i my dziękujemy Tobie, że możemy to czynić z radością, z oczekiwaniem, z wdzięcznością. I dlatego też gromadzimy się na tym miejscu, oczekując tej obecności, obecności Chrystusa, która nas wypełnia, która nas przemienia. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. Cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Drodzy, miłość Chrystusa jest tak wspaniała, że nie tylko umarł za ciebie, nie tylko jest gotowy powrócić, by wziąć ciebie do siebie i wróci, ale jeszcze on mówi, że kiedy oddajesz mu swoje życie, to nie tylko on cię uzdolni, ale on doprowadzi to dzieło do końca. Czego można jeszcze więcej chcieć? No to jest taki deal, jakiego nikt nam nigdy nie da.
On za nas umarł, On nas oczyścił, On nas odkupił, On nas uświęcił, On nas przemienia i On mówi, że doprowadzi to dzieło do końca. Halleluja! To dzięki Jemu, dzięki Niemu i dzięki Niemu mamy to wszystko. Czy to nie jest wielka miłość? Czy to nie jest cudowna miłość, drodzy? On mówi, że On wróci po nas, daje nam nadzieję i On mówi tak, zachowaj swoje ciało, swojego ducha, swoją duszę w czystości, a więc daje dla nas jakieś wymagania, ale w tym samym czasie On mówi, ja ci pomogę, nie będziesz sam, nie jesteś sam, ja jestem z tobą, ja doprowadzę to dzieło do końca, zaufaj mi, dasz radę, dojdziesz do końca, ja wrócę, a ty wytrwasz do mojego powrotu, ponieważ nie jesteś sam, ja jestem z tobą, wytrwasz, ponieważ nie jesteś sam, ale ja mieszkam w tobie, ja jestem obok ciebie, ja jestem przy tobie, ja doprowadzę w tobie to dobre dzieło do końca, mówi Pan Jezus Chrystus, to jest dobra nowina, to jest to, co my głosimy, dlatego my nie głosimy zwykłej religijności, przyjdź do kościoła, odbębnij jakieś nabożeństwo, my mówimy przyjdź, doświadcz żywego Chrystusa, żywego, który zmienia życie, który przemienia serce, nie tylko jakiejś powierzchownej religii, ponieważ my wiemy, że jeżeli On ma doprowadzić do końca, to ja muszę Mu oddać samego siebie, ja muszę Go doświadczać, ja muszę Go przeżywać, On musi być we mnie, ja muszę pielęgnować tę relację. Halleluja! Życie z Bogiem jest wspaniałe, życie z Bogiem jest cudowne, życie z Bogiem jest piękne. Ja mam do kogo pójść, ja mam się komu wypłakać, ja mam z kim się radować. Kiedy czuję się samotny, to ja mam do kogo pójść, aby się wyżalić. Kiedy czuję się radosny, to ja mam z kim pląsać. A kiedy czuję się smutny, to ja mam komu się wypłakać. Halleluja! My nie jesteśmy sami, nie jesteśmy samotni, nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy bezsilni. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia w Chrystusie. Halleluja. W Nim i z Nim to wszystko jest możliwe. Drodzy, tego poranku pragnę każdego z nas zachęcić. Oddajmy swoje życie Bogu. My nie głosimy tak zwanej taniej Ewangelii, ale z drugiej strony, jeśli oddasz swoje życie Bogu, to jest naprawdę lepsze życie. To jest lepsze życie. Nie oznacza to, że pozbawione trudności bądź problemów, ale to jest lepsze życie, wspanialsze życie, jakościowe życie. W Twoim życiu nagle pojawia się ktoś, kto kocha Cię miłością tak wielką i tak wspaniałą. I jeszcze jeden fragment na zakończenie. Objawienie, 22 rozdział, 12 werset. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bawochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Bracie, poproszę cię. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Tak kończy się Słowo Pańskie, tak kończy się Biblia. Przyjdź, Panie Jezu. To nasze wołanie, to nasze wezwanie. Przyjdź, Panie Jezu. Chcemy być gotowi. Przyjdź, Panie Jezu. Tak jak ja wołałem wczoraj, siedząc na tym weselu, na tym swoim krzesełku, w moim sercu wołałem. Przyjdź, Panie Jezu. Obmyj mnie, oczyść mnie. Chcemy być gotowi. Powstańmy, proszę. Spędźmy chwilę czasu w modlitwie. Szukajmy Bożego oblicza. Tu nie chodzi o nasze formy i rytuały. Spędźmy czas przed Bożym obliczem w Jego obecności. On jest tu obecny, bracie i siostry. Bóg chce dotknąć Twojego życia dzisiaj. Halleluja. Halleluja. Jeśli jest coś, co musisz wyznać Bogu, wyznaj Mu to teraz. Jeśli Bóg posyła swoje słowo, to po to, aby dokonać zmiany,
aby nas pociągnąć. On kocha Cię. Jeśli On dzisiaj pokazał Tobie jakiś grzech w Twoim życiu, to On pokazał Ci to po to, aby móc Ci to wybaczyć. Aby Ci to wybaczyć, że On Ci chce to wybaczyć. Przyjdź do Niego, powiedz: Panie, jeśli potrzebujesz Jego posilenia, jeśli potrzebujesz Jego uzdrowienia, On jest dobrym Bogiem. Halleluja. Panie Jezu, ja dziękuję za Twoją obecność. Ja dziękuję za Twoją dobroć dla mnie. Ja dziękuję, że dzisiaj jesteśmy zgromadzeni w Domu Bożym, w Kościele, w Twojej obecności. Ja dziękuję za Twojego Ducha Świętego, który przechadza się po tym miejscu. Panie, ja dziękuję, że każdy z nas, kto ma wiarę na tym miejscu dzisiaj, kto chce przyjąć od Ciebie to, co Ty przygotowałeś indywidualnie, my nie wiemy, dla każdego z nas, to możemy to przyjąć dzisiaj, ponieważ niebiosa są otwarte nad nami, ponieważ Eklezja, Zbór Pański, Betel, Dom Boży, to jest to miejsce, gdzie aniołowie wchodzą i schodzą. I dzisiaj, Panie, Ty posyłasz Twoje błogosławieństwo, Twoich aniołów, aby błogosławili Twoje dzieci na tym miejscu. O, halleluja, halleluja, halleluja. Panie, prosimy Ciebie teraz o Twój święty dotyk w życiu każdego brata i każdej siostry. Teraz, Panie Jezu, niechaj Twój Duch Święty dotknie każdego serca. Panie, niech Twój Duch Święty dotknie każdego umysłu. Panie, niech Twój Duch Święty dotknie każdego ciała, które potrzebuje Twojego dotyku. Niech Twój Duch Święty dotknie każdej duszy, ducha. Panie, do Ciebie przychodzimy teraz i prosimy, abyś przez moc Twojego Ducha Świętego dotknął każdą osobę na tym miejscu. Panie, my nie chcemy wyjść z tego miejsca tacy sami. My nie zgromadziliśmy się tutaj i my wyznajemy to, nie zgromadziliśmy się tego poranku tutaj, aby odprawić religijny rytuał, ale my zgromadziliśmy się tutaj, Panie Jezu, aby doświadczyć Twojej obecności. My chcemy Ciebie poznać. Panie, prosimy, niechaj Twoje słowo, to, które czytaliśmy, o Twoim przyjściu będzie głęboko wyryte w naszym sercu. Daj nam objawienie Twojego powrotu rychłego. Zapisz tę prawdę w naszych sercach. Daj nam żyć w świetle Twojego powtórnego przyjścia. Halleluja, halleluja. Bracie i siostro, kiedy modlimy się, kiedy nasz brat gra, jeśli chciałbyś, aby ktoś pomodlił się z Tobą, abym pomodlił się z Tobą, możesz wyjść do przodu. Pomodlę się razem z Tobą w jakiejkolwiek to by było sprawie. Nie, znowu jest ta zasada Boża, gdzie my robimy pewne rzeczy, my robimy, ponieważ Bóg powiedział, że to jest Boże. On powiedział, gdzie dwaj zgodzą się w modlitwie, tam On odpowie. Ty i ja mamy taki sam dostęp do Pana Boga, bracie i siostro, ale On powiedział, gdzie dwaj zgodzą się w modlitwie, tam On odpowie. Drugi aspekt jest taki, że On jest w szczególny sposób dzisiaj obecny na tym miejscu i On jest gotowy. Jeśli On nakazał w swoim słowie, abyśmy się razem gromadzili, to On jest wierny swojemu słowu. A On powiedział, abyśmy się gromadzili też po to, by Jego dary mogły się manifestować, objawiać, aby Jego moc mogła się manifestować, objawiać, aby Jego obecność, jeśli On powiedział, że mamy się po to gromadzić, to znaczy, że On jest gotowy, aby dzisiaj to się manifestowało pośród nas. A więc zapraszam Cię, jeżeli chciałbyś, będziemy się razem modlić. Kiedy nasz brat gra, my módlmy się wszyscy razem. Szukajmy przez chwilę Bożej obecności. Halleluja, halleluja, halleluja. Chwała Tobie, Panie Jezu. Uwielbiamy Cię, Wszechmogący, wywyższamy Twoje święte imię. Błogosławimy Twoje święte imię. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja.